Hej! No i co? I dzisiaj kolejny dzień pięknej pogody. Wykorzystaliśmy tą opcję i pojechaliśmy sobie troszeczkę dalej w takie rodzinne strony. No pięknie jest, nadal super. Jeszcze Wam pokażę, jaka tu fajna jest alejka z drzew lipowa. Świetnie to wygląda. Uwielbiam tu tędy chodzić, spacerować. Mnóstwo przestrzeni, zobaczcie, mnóstwo pól, nie ma nikogo, można naprawdę oderwać się od rzeczywistości, pomyśleć, pochodzić, pospacerować. Jeszcze zimno jest trochę, tak przewiewa, no taka zdradliwa pogoda nawet dosyć, że można też się nieźle załatwić, dlatego też tak ciepło się ubrałam. No i co jeszcze? Może jeszcze Wam troszkę pokażę, jak tu cudownie. Ale ekstra, super. Adusia została z tatą. Tam gdzieś bliżej gospodarstwa. A ja tutaj się udałam troszeczkę dalej. Pospaceruję. Mam do zrzucenia parę kilogramów. Około 5-7. Także jak tylko się wiosna zrobi, to akcja spacery. Akcja po prostu chodzenie i jeszcze raz chodzenie. Może nawet spróbuję rower uruchomić i będziemy z córką Agatką jeździć na rowerach. Weźmiemy też Adusię, mam taki fotelik na rower. Także trochę ruchu, bo ja totalnie po prostu w ogóle nie ćwiczę, nie uprawiam jakiegoś tam sportu, jedynie wiecie co, no tak w sumie tylko chodzenie jakieś tam w tą lub z powrotem, a dobrze by było jednak się ruszyć, może troszkę zrzucę tego ciałka. Odnośnie w ogóle odchudzania, próbowałam różnych tych diet. Ja teraz nie mam tej tarczycy, to i też ciężko mi jest zrzucić tą wagę jeszcze ciężej niż wcześniej. Ponieważ brak tarczycy spowalnia niesamowicie przemianę materii. Więc jeżeli jest normalnie trudno schudnąć, to bez tarczycy jeszcze trudniej. O Boże, jak mi tu słonko świeci. No i co jeszcze? Odnośnie diet, próbowałam różnych. Próbowałam diety z tej firmy LR. Ona jest bardzo droga. Trochę schudłam, nie to, że nic, ale dla mnie zdecydowanie za droga. Kwota 700 zł na miesiąc to jednak dla mnie za duży wydatek. Próbowałam diety takiej, wiecie, MZ, czyli mniej żreć. I chyba najskuteczniejsza, wiecie, lekarz endokrynolog powiedział mi, że aby schudnąć wystarczy 1500 kalorii, nie przekraczamy tej dziennej dawki, dodatkowo jeszcze jakiś tam ruch i to naprawdę wystarczy, to nie trzeba cudów, to nie trzeba jakichś konkretnych rzeczy jeść, jemy wszystko, tylko po prostu liczymy tak jakby kalorie, nie, zwracamy na to uwagę, żeby nie przekroczyć tego licznika 1500 i ta waga fajnie będzie sama spadać powoli. A tak jak mówię, a ćwiczenia to dodatkowy bonus, także przyspieszy tylko naszą potrzebę, utratę wagi. Gdzieś mi zauzowiło się oko, chyba z tego wiatru. Także wiosna, nowe wyzwanie. Mam nadzieję, że mi się uda gdzieś do lata zrzucić te kilogramy. Agatce też się to przyda, a Ada to już w ogóle nie ma potrzeby. Super pogoda. Tutaj mamy zamontowany taki plac do ćwiczeń. Adusia tutaj już ćwiczy. Tak, Adunia? Zimno, bardzo zimno. Ale troszkę złapiemy powietrze. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak, ćwiczysz? Tam na placu zabaw tam jest. Naciągnij czapeczkę na uszy. Proszę naciągnąć. Adusiu, chodź, kochanie, idziemy!
dalej tak. Wow, ale zimno, naprawdę. Boże, ogromny wiatr. Taka zdradliwa pogoda. No ale chociaż słonko świeci. Chociaż tyle. Aliusiu, bo te literki H idą do nieba. Nie trzymają się ziemi. A jak te małe literki A? Nie wiem, po rusku czy co? Jakieś bohomazy? No te A duże, no to mogą być. Nie najgorzej. No ślicznie, ślicznie. Skończone. Elegancko. A tu co narysujesz? Olia, co narysujesz tu? Może o jak oliwka. Wiesz, jak się rysuje o? No dobra. Oj, dużo pracy przed nami jeszcze. Rączka niewyćwiczona. Wyglądają jakieś bombki albo jajka na Wielkanoc. No. Tak? No nieźle. Dobrze, że dopiero w przyszłym roku masz umieć. Będziecie się uczyć, tak? W starszakach. Mama, ja mogę na tej drugiej stronie narysować bombkę? No to rysuj. No i cześć moi drodzy. Wróciłam z pracy. I co zostałam w kuchni? Dramat. Zobaczcie. Zlew. Pełen garów. Blat niekoniecznie czysty. I co? Rano wyszłam do pracy. Było czyściutko. A teraz zadziała się jakaś, nie wiem, nadprzyrodzona chyba magia. I wszystko wylądowało na blacie. No ale nic. Zabieram się to za to sprzątanie. Ogarnę sobie kuchnię. No i mamy kuchnię ogarniętą, posprzątaną. Adusia już kończy mycie zlewu. Tak, córuńku? Mhm. O, pięknie ci to idzie. Wow. A łyżka co to? Nie wiem. Ma znaczyć. Nie mam pojęcia. No i hej, moi kochani. Zajadam przepyszne maturgi. Pychotka, super są, ale no ja wiem, że nie zdrowe i w ogóle nie. Ale są takie kwaśne, takie pyszne. Polecam. Ulubione próbki mojej Agatki. A ta też je lubi. Ja też. Czasem, ja wiem, że dieta i w ogóle, ale czasem mnie najdzie ochota coś właśnie zjeść takiego mega niezdrowego, wiecie. Zabekowałam się jak stara babcia. Ale gdzieś, wiecie co? Troszkę przykatarzyło mnie. No jak zwykle, jak mam gdzieś jechać, na przykład do Kielc czy na jakąś wizytę, to zawsze coś musi być nie tak. Żebym tak chociaż raz była tak naprawdę na 100% zdrowa, no to nie. Aduńciu, powolutku idziemy, masz plecak, ale proszę sobie zasunąć kurtkę. Czemu kurtka odsunięta? Ale było mi dusić. Poczekaj. Poczekaj, mama zasunie kurtkę. Na dworze nie można być rozsuniętej kurtce. Dobra. Otwieramy garaż. O Chryste. Dobra. I pędzimki. Pędzimki, mówię. Boże, co ja gadam. I pędzimy do przedszkola. I do pracy. Tak? No. Zapinamy się. Adunia. Torebka zostaje. Jedziemy, tak, Adunia? Do przedszkolka. Do pracy. No tak. I co jeszcze? Jutro jadę do Kielc. Jutro jadę na wizytę do szpitala. Lucek jeszcze nie wrócił. Mija druga prawie doba. Wiecie co? Zaczynam się martwić. Żeby to nie wyszło tak, że coś mu się stało i po prostu przepadł na amen. No, będzie ciężko. No zobaczymy. No Jezus, no mam nadzieję, że gdzieś jest. Że polazł gdzieś i
i wróci. Ta gadunia, gdzie jest nasz Lucek? Gdzie jest ten nasz kot, Adunia? Czy ty wiesz? U sąsiadki. No nie wiem. Wczoraj troszkę chodziłyśmy z Agatką tu i ówdzie. Popatrzyłyśmy gdzieś. No nic nie leży, słuchajcie, ani na drodze, ani gdzieś po rowach, więc... Strasznie się tym stresuję. Raz, że tym, tą wizytą, dwa, że tym kotem, że go nie ma. Jakoś taki czuję w sumie... Ups! Niepokój. Dobra. Strasznie nie lubię, jak ktoś za mną jedzie, bo słuchajcie, czasem mam wrażenie, że nie zdążę zahamować i uderzy mnie z tyłu, po prostu w tyłek samochodu. A zdarzyło się parę razy, miałam różne takie sytuacje, że a to ktoś mi wjechał po kauta, a to raz ja miałam wypadek, raz rozbiłam auto, a na szczęście mi się nic nie stało. Jesteśmy po przedszkole, zaprowadzamy Adusię i już jestem. Dziecko oddane w dobre ręce, w bardzo dobre ręce. Ja nie wiem, żeby dziecko pragnęło chodzić do przedszkola. To jest niesamowite, słuchajcie. Moja Adusia nigdy nie powiedziała, że nie chce. Że nie chce jej się wstać. Do przedszkola to jest pierwsza. Fajnie. Bardzo się cieszę. Nie miałam tego problemu, że wiecie, te płacze takie zawsze we wrześniu, że nie zostanie, że to, że tamto, że ją to boli, tamto boli, brzuch boli. No nie, no po prostu akurat w tej kwestii to super. Także jadę z... głową pustą, niezestresowana, że tam coś się dzieje w tym przedszkolu, że mogą zadzwonić czy coś. No naprawdę mega. Co jeszcze miałam wam opowiedzieć? Coś mi się z autem dzieje. Nie wiem, piszczy mi coś, jak hamuje. Mam nadzieję, że mąż podejrzewa, że pompa jakaś. Nie znam się na tym zresztą, to co się będę wypowiadać. Może jutro, nie wiem, może by jutro zajrzał mąż do tego auta, może by coś zerknął, co tam się z nim dzieje. No moje auto już ma 10 lat, więc jest wysłużone. No ale do tej pory naprawdę jeździł niezawodnie i nic się nie działo. W sumie tylko tankowałam paliwo i nic więcej mnie nie obchodziło. No czasem wlewałam płyn do wycieraczek, do spryskiwaczy. No i tyle, no i jadę do pracy. No i tak, ja się spieszę czasem na styk do tej pracy. No a tu ci wyskoczy taka sytuacja, na którą nie masz żadnego wpływu. Dość przejeżdża, to jeszcze się zatrzymał i nie wiadomo kiedy zjedzie. Subcia, fajnie. No wreszcie. Chyba coś z tego będzie. Chyba jednak zdążę. To chyba gaz jest, nie? Skoro Gazpol, to i gaz. Wygląda to niesamowicie. Okej, ruszamy już. Lada chwila. Dzisiaj obudziłam się bardzo wcześnie. Około 4:30. I oglądałam sobie takie różne, wiecie, filmiki na YouTube, zobaczyłam, to znaczy wynalazłam taką właśnie, taki filmik, w którym można zrobić maseczkę na buzię, na twarz, ściągającą, oczyszczającą, w ogóle redukującą zmarszczki z dwóch składników i mam zamiar dzisiaj ją wypróbować, a mianowicie potrzebne nam będzie jedno żółtko, nie żółtko, białko, przepraszam, białko i dwie aspiryny. Aspiryny nie mam, więc muszę iść dzisiaj do apteki i zakupić.
I mieszamy to białko z tą aspiryną do rozpuszczenia i wręcz ubijamy to białko na puszystą konsystencję i nakładamy to na buzi warstwami. Najpierw jedna warstwa, po 5 minutach druga warstwa i po 5 minutach kolejna warstwa. Wiecie co? Myślę, że to może być fajny patent, słuchajcie, na maseczkę. No i w sumie prawie że darmową, prawda? Ileż to jajko kosztuje tam? 70, 60 groszy, w zależności jeszcze jakie. Ok. I postaram Wam się dzisiaj nagrać tą właśnie maseczkę i efekt po, przed i po. Także to będzie fajna sprawa, fajna rzecz. Bardzo jestem ciekawa efektu, rezultatu. No zobaczymy. Ja jeszcze czekam przed pracą na dziewczyny. Jakoś tak wyszło, żeśmy się dzisiaj wyrobiły z Adusią i parę minutek wcześniej jestem, także super, no chociaż raz się nie spóźniłam i to nie ja jestem ostatnia. Buziaczki na razie. Aha, i jeszcze jedno. Kochani, chciałam Was prosić, bo zapominam ciągle o tym. Subskrybujcie mój kanał, to mi pomoże rozwinąć skrzydła. Lajkujcie, piszcie komentarze, a piszcie w ogóle, czy próbowaliście tej mojej maseczki z tego białka i z aspiryny. Czy Wam to też podpasowało? Jakie są rezultaty? A może znacie jakieś fajne takie maseczki, wiecie, z takich domowych składników? Może bym też sobie coś spróbowała. No to buźka.